działa dzisiaj i zobaczymy, co to tu zapisało. Najwięcej ile to pokazywało? Nie wiem, no około 8 metrów na sekundę powiewało dzisiaj, a to dopiero jest 11 godzina, więc myślę, że w nocy będzie powiewać dużo, dużo więcej. Witam, witam. Coś wiaterek na Podhalu powiewa. Co my tu mamy? Piecyk. Teraz jest włączony na drugim skoku. Czyli 1200 W. Tu jest czujka. Wow! Wrzące, ile jest, ciekawe. Temperatura. 72 stopni, 2 stopnie, 72 stopnie. No i przed chwilą turbinka wykręciła ponad 130 V. Tu mamy woltomierz. Termometr. Tak się kręci pomalutku. Jest jakieś tam 50 V. O, widzimy. Sterownik teraz działa, gdyż wykręca turbinka ponad 120 V. Tak, tu jest ten sterownik i wrzuca drugie obciążenie. Tu mam taką fajną żarówę. Popatrzcie, jaka piękna, duża żarówa. 500 W. Super. Dostałem od mojego przyjaciela Edwarda. Tak, i teraz jako drugi kanał jest, się włącza przez ten sterownik. Jak jest 120 czy 130 V, to wrzuca po prostu obciążenie tą żarówkę i sygnalizuje od razu, że drugi kanał się zapalił. Można podłączyć cokolwiek, jakiś inny piecyk, grzałkę i tak dalej. Mam tutaj dwa wyjścia. Tu jeszcze jest podłączona ta żarówka, 150 W chyba, czy 200, chyba 150. Tu widzimy, jest taki silniczek z magnetofonu czy z czegoś, bezszczotkowy. On chyba jest 10 W czy coś. No i nie obserwujemy. Trzeba nabić jakiś amperomierz, bo ten to nie wiem, czy działa. O, widzimy. Widzimy i widzimy. Za 125 V było. Tak. O, o.
lalu podmuch jest teraz całkiem fajny. Dobra, zobaczymy, czy coś tu się wyświetli. Temperatura rośnie, jak widzimy, kręci sobie tak średnio 100 V turbinka. Jak jest 120-130 V, włącza się ta żarówka jako drugi odbiornik. No, jak będzie powiewać tak mocniej, no to mu wtedy wrzucę, na trzeci skok. Na razie jest na drugim skoku, jest 1200 W. Przedtem miałem wrzucone 2200, ale trochę przestało wiać. Wow, wrzące. Ile temperatura jest na piecyku? No ładnie. Za chwilę będzie 90 stopni. Także całkiem fajnie sobie to kręci. Przedtem miałem piecyk ustawiony na trzecim skoku. 2200 W. No i na piecyku miałem 74 stopnie, jak tak sobie powiewało. No i włączała się od czasu do czasu ta żarówka. A tu miałem tą mniejszą żarówkę, 150. Akurat przedtem ta była tu wkręcona. No i wykręcało do 150 V, czy jakoś tam turbinka wykręcała. Widzimy. O. Próbuję się włączyć drugi kanał, żarówka 500 W. Troszkę poobserwujemy, co tu się dzieje. Turbinka, jak widzimy, ma teraz biały nosek. Jest ogon usztywniony. Obroty ma całkiem fajne. Fajnie wpada teraz na obroty. A widzimy, troszkę nosek jest krzywo zamontowany i faluje, podskakuje. No i ta rura, cały maszt, widzimy, jak dyga. O. Nie wiem, czy ogon nie jest za długi i robi przeciwwagę, czy co, ale po prostu dyga sobie cały maszt, jak widzimy. Ale zauważyłem, że u samej podstawy po prostu tam się rusza. No i rurki są cienkie, tu na górze 13 cm, więc też są cienkie. Jak na taką turbinkę, ścianki mają 0,5 cm, 5 mm. Ta dolna na podstawie rura ma fi 16 cm na zewnątrz i ścianka jakieś 7-8 mm. No i jest to sztywniejsze i taką rurę muszę tutaj zamienić, do góry wstawić, żeby się to nie gibało, i jeszcze jakieś sporniki zrobić na samym dole. Tak, fajnie sobie śmiga, 100 V sobie tak kręci spokojnie. Wczoraj wykręciła turbinka jakieś 180 V, także no rezultat jest dużo lepszy niż przed tą konserwacją. Także troszkę
Tronicę zmodyfikowałem delikatnie, skalibrowałem, no i teraz uzyskałem jakieś tam 20-30 V więcej. No, także zobaczymy przy większych wiatrach, czy będzie śmigała turbinka to 200 V. Zależy, wiadomo, jakie obciążenie się podłączy. Teraz jest 1200 plus 60 żaróweczka. Kabel, jak widzimy, jest jeszcze na zewnątrz. Trzeba będzie zamontować te szczotki w gondoli, ale to nie wiem, czy w tym roku będzie na to czas, bo na wprowadzenie do ślusarni tu jest przykryta, pomalowana na żółto, także też będzie coś na ten temat. Zobaczymy, jaka jest temperatura na piecyku za ten czas, co tu się chwilę turbinka pokręciła. No, ile tu jest z ciekawości? No ładnie, 93 stopnie. Jak dojdzie do setki, to przełączę mu na trzeci skok na 2200 watów, żeby grzały dwie te szamoty. Teraz ta jest zimna szamota, zimna, nie grzeje się, a ta ma 90 ponad stopni i jest wrząca. Teraz jest 1200 watów. A jak później zrobię pstryknę na drugi skok, będą grzały te dwie szamoty. Także to już wiecie, bo ten piecyk znacie, jak to oglądał moje poprzednie filmy, więc wie, o co chodzi. No i jak tu się ma temperatura? Trochę mi ta żarówka przeszkadza, gdyż albo sobie tak zrobię, o, trochę zoomu. Telefonem kręcę, także przepraszam za, że podskakuje obraz tak na szybko. Lepiej by było aparat ustawić na statywie i wtedy się nie trzęsie. Ale tak chciałem na szybko coś uchwycić. Widzimy 95 stopni na piecyku. Tak, tu mam żaróweczkę 60 watów. Tak, w takim fajnej oprawce. Pyk, pyk. Wieczorem fajnie to podświetla. Te wskaźniki. Widzimy 95 stopni. Całkiem fajnie. Ten wiatraczek sobie śmiga. Podobne ma obroty, tak jak ten, jak turbinka, mniej więcej. Tak sobie po prostu podłączyłem, żeby też jakiś mały hałas robiło. Jak siedzę przy komputerze, to słyszę, jak tu zaczyna brzęczeć. I żaróweczki, ta żaróweczka świeci coraz jaśniej. Spadła 95, ale wolty też są małe. Jak jest koło 100 V, no to temperatura
wszystkie do góry. Czekamy, aż coś będzie pojechać lepiej. O, widzimy teraz tokarkę w okazałości, bo zrzuciło blachę i tą dermę, którą miałem założoną. Widzimy, fajny kolorek, co? Żółta. Tak sobie turbinka pracuje. Trzeba sprawdzić jeszcze, przy ilu metrach na sekundę, jaki jest woltaż. Zrobiłem testy przed montażem turbinki prądnicy generatora na maszcie i przy 100 V jest jakieś 220 obrotów, czyli na 200 V potrzeba jakieś 440 obrotów, 440-450, coś koło tego. No jest dużo lepiej niż przedtem. Przed kalibracją i odświeżeniem turbinki. Widzimy, temperatura troszkę spadła z 95, no bo turbinka nie kręci teraz 100 V. Piecyk szamota troszkę stygnie, oddaje ciepło, ale jest wrzące. Ła! Ale jest wrzące. Super. Grzeje ładnie. Przedtem miałem na tym skoku 2200 i grzały obie i było 74,4 stopnie. Ale powiewało jednostajnie i tak dosyć fajnie, średnio było 100 na godzinę, 100 V i więcej. Troszkę temperatura spadła, bo słabo powiewało. Było 90 ponad stopni. 95. Tak, 95 stopni było. Jak na razie na maksa. Przed chwilą zaświeciła się ta żarówka, czyli było ponad 130 V. No i może włączę trzeci skok. Zobaczymy. Ok, ustawiam na statywie aparacik, no i
chwytamy jakieś fajne ujęcie. Zobaczymy. 1200 jest włączone. Piecyk na drugim skoku. Jest. Także to obserwujemy troszkę. Temperatura spadła, było 95 na piecyku szamotowym. Troszkę wiaterek zelżał. Przedtem kręciło tak średnio 100 V, ponad 100 do 150 nawet w porywach. Śmiga sobie nieźle. Zrobimy zbliżenie. A co? Widzimy, nosek jest krzywo przykręcony i sobie faluje. Ogonek, statecznik, tu się nic nie zmieniło, tylko wspornik na ogonie. Widzimy, jak cały maszt się gibie. Trzeba będzie wzmocnić konstrukcję, gdyż dostaje po prostu wibracje. Myślałem, że ogon, który się zaczynał składać, że on powodował te wibracje. Być może jest za długi ogon i dlatego nieźle wyważony. Zobaczymy. Może skrócę z pół metra ogonek, czy to coś to da. Trzeba wzmocnić konstrukcję na pewno. Są odciągi linkowe, ale linki są cienkie i zauważyłem, że u samej podstawy przymocowania przy tych ta kryza, te śruby przy betonie, przy fundamencie, tam to chodzi. Jakoś trzeba to będzie wzmocnić. Tak sobie śmiga. Teraz jest jakieś tam 70, 50. Jakieś 25, jak się tak ledwo kręci 30. Jak temperatura? Oscyluje w granicach 85 stopni. Poobserwujemy troszkę, jak to pracuje i czy się włączy sterownik. Czy będą takie podmuchy? Może przesunę tutaj tą żaróweczkę, która też się zaświeci.
razem z tą pincetką. Zobaczymy, czy wyskoczy ponad 100 V. Sto trzydzieści, jakiś tak. Okay, niech się nagrywa. Później przy obróbce wstawię najciekawsze momenty ewentualnie. I ta temperatura troszkę podskoczyła do góry, 88 stopni. Sterownik po lewej stronie próbował zaświecić, ale było za mało voltów. Teraz nagrywam telefonem i będzie podgląd, jak turbinka pracuje. Aparat nagrywa mierniki i temperaturę, a teraz tutaj będzie do podglądu, jak turbinka śmiga. Będzie wstawione okno. Z podglądem na turbinkę. Chwilę potrzymam. Zobaczymy. Przerwa w nagrywaniu turbinki telefonem.
wiatr trochę zelżał i widać, że temperatura też spada na piecyku. Ale jeszcze wrząca szamota. Wow, ręki nie utrzyma. 75 stopni to jest. Bardzo ciepło. Multimetr teraz mam nieczynny. Ten multimetr mam nieczynny, bo ładuję akumulatorek, gdyż troszkę kłamie później, jak jest rozładowana bateryjka i zawyża, pokazuje więcej niż faktycznie. Dobrze mieć analogowy, zwykły, który pokazuje cały czas i nie potrzeba mu żadnej baterii. Jest szansa na 120. Blisko było. Multimetr po lewej próbował się zaświecić. No są podmuchy. Są podmuchy. Wiaterek południowo-zachodni leci po skosie. Wtedy wiatrak najlepiej śmiga. Wow, był powiew ładny. Sterownik się włączył. Teraz włączę na trzeci skok. Tak. Nie. Raz, dwa, trzy. Ok, teraz jest na trzecim skoku. Czyli 2200 W. Piecyk jest teraz ustawiony. Przed chwilą właśnie turbinka wykręciła ze 150 V, ale nie zdążyłem tego uchwycić, bo miałem wyłączony aparat. Myślę, że w nocy czy wieczór może coś będzie lepiej powiewać. To wtedy nakręcę coś z większym obciążeniem jeszcze. Zobaczymy teraz, ile się rozkręci turbinka przy 2,2 kW obciążeniu. Ta żaróweczka jest 60 W, także prawie 2,3 kW jest. No i wiatraczek tam, ten malutki, 10 W, więc dobra, zobaczymy, jak turbinka tutaj kręci. Teraz dostaje południowo-zachodni wchodzi czasami wiatr na południowy, bo kieruje się w moją stronę na dom turbinka, więc
maszt widzimy, jak sobie dyga. Trzeba to wzmocnić konstrukcję. Dobra, ustawiam tu. I zobaczymy, czy... będzie jakiś konkretny podmuch. Mogłoby tak troszkę powiewać bardziej. Temperatura 66 stopni. No teraz ma kilowacik więcej obciążenia, więc widzimy, 95 stopni było na piecyku, a teraz mamy 67, czyli spadło, no bo wiaterek nie wieje równomiernie. Teraz się będą nagrzewać dwie szamoty. 2200 watów. O, prawa jest już gorąca, a w sumie włączyłem no troszkę wcześniej niż to nagrałem. Tylko zapomniałem sobie, że przestawiłem na trzeci stopień i szamota z prawej strony jest równie gorąca jak z lewej. Jak bym dołożył jeszcze turbince, jeszcze trzy łopatki, no to pociągnie większe obciążenie. Zobaczymy, ile docelowo będzie inna prądnica. Dwa razy wolniej obrotowa. Taką chcę zrobić, żeby było 250 obrotów i żeby było 250 V. Wtedy przy 200 obrotach, żeby było 200 V. Przy 100 obrotach 100 V. Taki jest plan. I wtedy będzie większa moc. Oczywiście ampery też zwiększę. Drugie tyle. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Na pewno konstrukcję masztu trzeba będzie wzmocnić. Wymienić te rury na grubsze. Bo to się giba. Podłączone 2200 watów jest teraz na trzecim skoku piecyk i żaróweczka. Sorki, ale mamy hydraulika i słychać to, jak wierci. Takie atrakcje. Nad głową tu działa hydraulik, więc takie będą zakłócenia na filmie. Najwyżej coś tam przyciszę, bo strasznie się niesie, jak się wierci w płycie nad głową. Nie czekam na jakieś podmuchy. Tak, do sterownika podłączyłem jeszcze piecyk 1 kW na pierwszym skoku. Tak, tu jest jeden skok. I on się włączy razem z tą żarówką 500 W.
jak będzie 120-130 V, to będzie włączone z lewej strony, lewy kanał, czyli piecyk i żarówka. Temperatura na piecyku jest, widzimy, 66 stopni. Są porywy, podmuchy wiatru. No i tak przed chwilą było chyba 150. Dobra, trzeba to tak ustawić. Także róweczka 60 ładnie jarzy. Tak, coś koło 100 było. Tu wiatraczek dzielnie sobie kręci, taki mały, 10 W, i zrobiłem taki wiatraczek. On jak przekracza 100 V, zaczyna wibrować, hałasować, i mam sygnalizację dźwiękową, nie tylko wizualną. Jak żarówki świecą. Żeby coś było widać, to podłączę tą żarówkę do tutaj, tak, i wtyknę ją, żeby tutaj podświetlało, bo ta 60 słabo doświetla. Ok, o, teraz będzie coś lepiej widać, mam nadzieję. Tam z tyłu leży ta opalarka 1500 W, jakby brakło obciążenia. 1500 W ma opalarka, mam tu na rezerwę, także sobie tutaj leży w razie co. Jest na piecyku, popatrzymy, zmieszczy się tu 70 stopni, a piecyk jest na trzecim skoku, tak słychać, 70 stopni. 2 kW 200 jest piecyk podłączony. Żaróweczka tutaj, która się jarzy, to jest 150 i tu jest 60. Także tyle jest teraz podłączone. Marna jakość, bo telefonem, i robi się już pomału na polu ciemno. Muszę przerzucić z karty, z telefonu dane, żeby można było nagrywać, bo tam nawrzucałem różnych rzeczy. Jako pendrive'a używałem, no i patrzę, a teraz brakuje pamięci.
Przed chwilą się zaświeciła ta 500, ta duża żarówka. Taka jest tu żarówka. Konkretna. Naprawdę. 500 watów ekstra. Przed chwilą było ponad 120 V i się włączyła na chwilę. Sterownik włączył. Mam tutaj też podłączony 1 kW na piecyku. No i czekam na jakieś silniejsze wiatry. Tu mamy na piecyku 71,5 stopnia. Powiem szczerze, że wow, gorące 70 stopni na piecyku, to już ładnie grzeje. Jak widzimy, sterownik włącza żarówkę 500 watów, więc jest ponad 120-130 V. Wiatraka z turbinki leci. W tym momencie mam włączony piecyk tylko 600 W, żeby dogrzewało dwie szamoty, gdyż wiaterek osłabł, dlatego włączyłem tylko 600 watów. Teraz coś zaczęło powiewać znowu. Podmuchy są. No liczę, że w nocy coś będzie więcej powiewać, więc będą jakieś, mam nadzieję, następne testy. Ale jak było widać przed chwilą, wiatr raczej wykręca ponad 120 V, 130, nawet tam 150 i więcej. Jak jest mniejsze obciążenie, to tak jak teraz, to powinno spokojnie wykręcać nawet tam 180 czy ileś. Także sterownik działa. Po kalibracji prądnicy, czyli generatora, są lepsze rezultaty. Turbinka więcej generuje voltów i sterownik od 130 V się włącza i rzuca następny kanał, następne obciążenie. W tym przypadku jest 500 watów. Jeśli będzie wiać mocno i tak dalej, to piecyk pyknie kilowacik czy 2 kW. No i nie ma problemu.